Siemanko, cześć wam. Dzisiaj na przykładzie starej skrzyni, która miała uszkodzony dyfer, tutaj widać wybita dziura. Opowiem wam na szybko, jak rozkręcić sobie taką skrzynię. Wiadomo, na przykład jak jest uszkodzony dyfer, to tamte tryby w większości zostają całe. To tutaj jest bardzo rzadki model skrzyni z nietypowymi przełożeniami, więc ja sobie tamto wszystko, całe te przekładnie zachowuję jako zapas. Więc tak. Żeby rozkręcić skrzynię, wiadomo, musicie podkręcać sobie wszystkie śruby, które scalają dwie połówki. No to jest akurat oczywiste. Musicie sobie odkręcić kielichy mocujące przeguby. Dobrze jest też wyciągnąć tutaj ślimaczek od wiecznika. Następnie zobaczcie tutaj. Tą zeszlepkę odkręcacie. Odkręcacie tą zeszlepkę i pokażę wam, co tam jest w środku. W środku są wodziki. Tutaj widzicie, jest taka jedna zawleczka. Ona trzyma sobie tą tutaj podpórkę wodzika. Ta podpórka wodzika oryginalnie jest tak zamontowana, więc musicie poprzez tą pokrzywkę odpiąć sobie tą zawleczkę. Następnie musicie odkręcić wybierak zmiany biegu. No to może nie jest konieczne, ale dobrze jest go odkręcić sobie, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Później musicie tą całą górną pokrywę odciągnąć troszeczkę, gdy jest odciągnięta, powiedzmy na centymetr, półtorej, wtedy odpinacie sobie to mocowanie wodzika. Następnie rozpoławiacie skrzynię i możecie sobie odkręcić tutaj tą podpórkę wodzików, ona też się może przydać. Także nie jest to w żaden sposób skomplikowane, warto to zrobić, zwłaszcza jeżeli macie nietypową skrzynię, wtedy możecie sobie to wszystko zostawić na zapas, albo jakbyście kupili na przykład skrzynię, która ma po prostu cały układ różnicowy, a na przykład tam piąteczkę z wyłamanym ząbkiem, to można sobie to poprzekładać, także myślę, że to wam się może przydać. Pokażę wam jeszcze tutaj, tu jest dyferencja. Ta zawleczka wygląda o tutaj tak, taka malutka. Ona jest tam. No to jest bardzo istotne, żeby to wypiąć, bo jeżeli tego nie wypniecie, to po prostu nie rozpołowicie skrzyni i może wam się coś po prostu pouszkadzać przy demontażu. Także to jest very, very important. Musicie to zrobić. Odkręcacie ten dekielek, odbezpieczacie od dołu, tam odbezpieczacie i wtedy dopiero działacie dalej. No także w skrócie to o tyle, później możecie sobie założyć ten wybierak. No i tak to wygląda. Tak się rozbiera skrzynia od Volkswagena, Audi i Seata, diesla czy benzyny, to są wszystko te same skrzynie. Tyle na dzisiaj, cześć, trzymajcie się.